Klawetar! Gdara Scheidlwut! Co się dzieje? O, nareszcie się obudziłeś. Jeszcze gadasz po ludzku. Już myślałem, że całą drogę będę rozmawiał tylko ze swoim odbiciem we wiadrze ze szczynami. Gdzie ja jestem? Na Albatrosie, czy raczej Hak-Bar-Tri w tym ich dziwacznym języku. W drodze do Ofiru. Nie pamiętam, żebym zaciągnął się na statek. O nie, bracie. To znaczy ciebie tu zaciągnęli. Ponoć zabiłeś ich księcia. A tak, ropucha z kanałów. Zaraza. Chyba mam szczęście, że mnie nie zabili na miejscu. Zależy, jak na to patrzeć. Znam trochę ofirski. Słyszałem, jak mówili, że przyjechali tu na polecenie swojego króla, żeby odnaleźć i odczarować księcia. Przysięgali na honor swój, swoich rodzin i 5 pokoleń wstecz, że doprowadzą go do domu całego i zdrowego. A ja go zabiłem świetnie. To teraz za punkt honoru obrali sobie pewnie doprowadzenie mordercy królewicza przed oblicze króla. Była ze mną dziewczyna, rudowłosa medyczka. Ją też pojmali. Nikogo takiego nie widziałem. Byłeś tam sam. Dobrze. Znaczy, udało jej się uciec. Mam nadzieję, że dotarła do domu. Dawno odbiliśmy od brzegu? Ja wiem. Nie, chyba nie tak dawno. Chociaż z drugiej strony... Zresztą, co za różnica? Spora. Jeśli mają mnie stracić, niespecjalnie mi się śpieszy. A ja się w sumie nawet cieszę, że płynę do Ofiru. Ponoć mają tam białe konie w czarne paski. Zawsze chciałem je zobaczyć. A to nie są przypadkiem czarne konie w białe paski? Nie. Czarne w białe paski są w Zangwebarze. Jestem pewien. Coś ty za jeden. Felipe Calagrande. Drobny złodziejaszek, zawodowy szuler, w wolnych chwilach przewodnik po Oksenfurcie. Do usług. Czemu tu siedzisz? Też zabiłeś jakiegoś księcia? Według nich chyba się do tego przyczyniłem. Wynajęli mnie jako przewodnika, a ja doprowadziłem ich do kanałów, gdzie ty już rozprułeś brzuch temu ich królewiczowi. Wybacz. W porządku, nie twoja wina. Mogłem przecież siedzieć na tyłku w alchemii i grać w gwinta. Zamiast chwalić się, że znam Oksenfurt od podszewki. Próbowałeś się stąd wydostać? Ba! Użyłem całego mojego uroku osobistego, ale wszystko na nic. Może zbyt słabo znam ofirski. Ja nie znam wcale. Będziemy płynąć pewnie ze 2 tygodnie. Mogę cię w tym czasie pouczyć. Erkal! Oriale! Co on mówi? Kazał nam się zamknąć. Zaszło nieporozumienie. Mogę rozmawiać z kapitanem? El-Khal-Sokhan! Khalavech Kharahu Al-Bahtagel! Milcz, psie. Zabiłeś księcia i odpowiesz za to. Gileam Valar Kwarverdhene! Nie zależało, już byś nie żył. Revarne Rame Akaner. Zemsta nie należy do nas, tylko do Alamannarze. Przysięgliśmy na honor. Jak jest, prowadźcie mnie do kapitana. Wajt Alkeul Egulat. Jak? Elkal! Wajt Alkeul Egulat. Elkal! Inkal Arinkel Urgengwend Auviter.
Co się stało? Co on powiedział? Żebyś siedział cicho i że za 2 tygodnie będziesz wisił. Świetnie. Daj spokój, nie ma co z nimi gadać. Cały czas tylko gniewnie gulgotają. Strasznie się wtedy nadymają, zauważyłeś? Jak te ryby. No, te... Jakżeż się one nazywają? Nie ma tu nikogo, kto mówi we wspólnym? Jest z nimi najemnik. Wygląda na Edirnczyka. To on mnie zwerbował, żebym pokazał im kanał. No i czarodziej, który nimi dowodzi. Też trochę zna. Słyszałem, jak rozmawiali. Ale wątpię, żeby któryś chciał z tobą gadać. Zamiast strzępić język, lepiej zdrzemnij się trochę. Czeka nas długa droga. Nie chce mi się spać. Za to chciałbym, żeby przyszedł tu ktoś, z kim można się dogadać.